skupione, dlatego należy zwrócić uwagę na intencje. Problemy ze szkodnikami, głównie przyjmy. Jeżeli chodzi o przedmiotki, czyli na początku sezonu nie ma największego zagrożenia. Dziękuję serdecznie. To nie było to rozpatrot Akademii. Oczywiście jest do Państwa dyspozycji nadal na Facebook ZZO Warta. Zapraszamy serdecznie, żebyście Państwo zadawali te pytania i generalnie edukowali się, jeśli chodzi o natomiast w tej chwili będę już się powoli zbliża kubota i za chwilę zostanie świętem wieczorem, a w tym czasie opowie nam pani Karolina Kochowska i dorosła klienta z Jerzy Oborka o najnowszej ofercie właśnie wśród Akademii. Kolejne zmagania, by pani Karolina jeszcze nam dokończy swoją prezentację za momencik. Jak widzimy, już kolejny rywal retrotraktora właśnie się zaczyna rywalizacja. To jest Zeto, to jest właśnie ten efekt, o którym mówiłam, czyli dwa koła tylne ciągnika.
rywalem jest Kubota. Proszę Państwa, mamy dość leciwą maszynę jednak. Co tam pod maską mamy? Mniej więcej ile koni? 50. I podobny chyba 51 ma Kubota. Kierowca na razie daje spory, no trudno powiedzieć. Nie no, była raczej walka wyrównana, jest na pewno koła, tam to jest dużo większa waga, także myślę, że no, podobne szanse. No właśnie, Kresu produkuje lżejsze zdecydowanie ciągniki. No, ta rywalizacja była, no, można powiedzieć, wyrównana, aczkolwiek tutaj mamy nieotwarte wrażenie, że Resko w trakcie. Mamy informację, że Kubota ma 74 tony, ale waży dwa razy mniej niż ten Zepo. I jednak korzyść jest. Tak, no to nie jest dużo większe z tych rzeczy. Jak Państwo widzą, są zwolennicy zawodowych maszyn, jak jest jednopotężny Zetor na razie oddala. Teraz zgromadziły się tłumy wokół Ziła, które za kierownicą, które